Witam kochani, witam bardzo serdecznie do czytania, co Twoja dusza chce, byś wiedział, wiedziała na czas od 2 do 8 sierpnia 2020. Co za niesamowicie ważny, ale także energetycznie intensywny czas. Bo nie dość, że Słońce mamy w znaku lwa, lwie serce, co w Twoim sercu? Lwa, odwaga, entuzjazm do życia, radość. Ale dodatkowo mamy trzeciego, pełnię księżyca w wodniku. 11 stopni, 45, 46 minut, to jest wszystko ważne, bo jedenastka, to wiemy, mistrzowska jedenastka. Portal. Przejście pomiędzy kolumnami, dwie jedynki. Czyli doszukujemy się prawdy. Chcemy zobaczyć wielki obraz. Ale przede wszystkim pragniemy być wolni, niezależni i autentycznymi sobą. Ogromnie istotne dla wodnika. Potem mamy czwarty w Stanach, piąty w Polsce. Merkury wchodzi w znak lwa w 0 stopniach. Czyli czas zaczynać myśleć inaczej, bo zero od nowa. Merkury, myślenie, planowanie, komunikowanie się. Jak rozmawiamy ze sobą? Myśli i lew, ogień, ale i serce od serca. Siódmego Wenus wchodzi w znak raka. To, co kochamy, jak kochamy, co jest dla nas przyjemnością. Rak oznacza dom, rodzinę, uczucia w 0 stopnia. Czas odnowy. W którą stronę idziesz? Te Quo Vadis teraz tu pasuje absolutnie cudownie. I zauważcie, te dwie wiadomości chciały wyjść absolutnie razem. Skleiły się, koniec, kropka. No i ta ilustracja była pierwsza. Teraz, czy tę ilustrację tak, czy tak, to pamiętajcie, że te wszystkie czytania od duszy są na poziomie duchowym, czyli co odczuwa Twoja dusza. Tutaj się nie myśli, nie kombinuje, nie analizuje, tylko to Twoje pierwsze odczucie. Co jest ważne, co jest istotne, co do Ciebie przemawia. Ja tak to postawiłam, bo ja widzę, że czas dla mnie, ja Wam powiem, jak tylko to wyciągnęłam i postawiłam te trzy wiadomości obok siebie, to było: ukochaj to wewnętrzne dziecko w sobie. Wreszcie przyznaj się do tego, kim naprawdę jesteś. W środku, wewnątrz, czego nikt nie potrafi zobaczyć. Nikt nie ma Twojego połączenia z wyższą świadomością, z najwyższym 12 wymiarem, z tego miejsca, z którego przyszliśmy jako dusza i do którego po zrzuceniu tego mundurka, jakim jest nasze ciało fizyczne, gdzie wrócimy. A więc kim jesteś? Bo ja odnoszę wrażenie, że wiele, wiele osób na Ziemi nie jest tym, kim naprawdę są. Z bardzo wielu względów muszą udawać, okłamywać siebie i innych, bo się boją pokazać, kim naprawdę są. Popatrzcie tylko, jak od razu zmienia się to wewnętrzne dziecko, ta ręka, która blokuje to wewnętrzne dziecko. Nie, ja nie mogę być, kim ja jestem. A zobaczcie, jaka jest mina tego wewnętrznego ciebie, czy wewnętrznej. Nie jest zadowolona, bo czuję się zablokowana, nie mogę powiedzieć, nie mogę wyrazić się. Tu przychodzi mi na myśl uzdrowiciel. Tylu ludzi ma ten talent, ten dar z bardzo wielu przeszłych żyć.
Już to robiliście, już byliście szamanami, uzdrowicielami. A teraz albo się boicie, i to jest ten strach, więc hamuje, bo co ludzie powiedzą, co ludzie pomyślą, jak to odbiorą, więc nie jestem sobą. Albo swój własny partner, partnerka blokuje, najbliższa rodzina. Albo przypomnienie sobie gdzieś tam w środku ten strach, bo w średniowieczu spalono was na stosie jako uzdrowicieli, szamanów. Czy tych, którzy przepowiadają przyszłość, jasnowidzów, czy czytających z kart. Jest ten wewnętrzny strach, a więc to jest to, co ta ilustracja od razu mnie osobiście na poziomie duszy przyniosła, bo to ja byłam spalona na stosie w średniowieczu za to, że byłam kim jestem dzisiaj. I trzeba było odwagi, żeby wyjść z ukrycia i pokazać, kim się naprawdę jest i co się ma w duszy. Ale do tego przywołuje nas wszystkich, kochani, muszę wam powiedzieć. Bo nie zapominajmy o najważniejszym. Bo to jest czytanie od 2 do 8. 8 jest ta główna energia bramy lwa. Jeżeli nie wiecie, co to jest, proszę wróćcie do poprzedniego filmiku, bo jest cały filmik na ten temat. Brama lwa. I na czas bramy lwy, bramy we lwie, jest czytanie osobne. Ale to jest właśnie znowu przejście między kolumnami. To jest to przebudzenie do siebie samej, samego nowych. Naszych darów, naszych talentów. Coś będzie nam pokazane, coś nagle zrozumiemy. I teraz, czy będziemy mieć odwagę być autentycznymi sobą, czy dalej nosić maskę i się ukrywać? Oto jest pytanie. Ale ja widzę z tą energią wodnika, lwa, że będziemy chcieli być prawdziwymi sobą, że będziemy chcieli czuć się wolnymi i niezależnymi, bo jako dusza tylko tak się możemy czuć. To fizycznie, psychicznie, emocjonalnie gdzieś tam możemy się straszyć, bać i udawać kogoś innego. Ale w środku, wewnątrz, w duszy, w sercu jesteśmy tym, kim naprawdę jesteśmy. I mamy swoją misję do spełnienia. I tutaj te dwie wiadomości, które wyszły razem, zresztą zobaczcie, dwie osoby i dwie, prawda? To jest węzeł północny w bliźniętach. To jest te 1,5 roku, w którą stronę idziemy, prawdziwych siebie. To jest rodzina duchowa, czyli rodzina z krwi i kości to jest jedna rzecz, ale ja widzę nas bardziej idących w stronę, okej, ja mam misję do spełnienia. W mojej najbliższej rodzinie niekoniecznie mnie rozumieją, kim ja jestem, po co ja tu się urodziłam, po co przyszedłem na ten świat, ale ja wewnątrz wiem. I nagle, boom, to może właśnie tak być. Rozumiem, kim ja jestem, ale żeby stać się, widzicie, sobą i spełniać swoją misję życiową, trzeba być wśród ludzi, trzeba być w kontakcie z ludźmi, którzy są jak my. Jak my. Którym na tym zależy, żeby się spełniać. Bo jeśli nie, to czujemy się odizolowani, odrzuceni, czarne owce. I po co tu w ogóle jesteśmy? Zadajemy sobie pytanie. Czasami depresja wchodzi w grę. Więc czas zanurzyć się w sobie. To jest z kolei ta wewnętrzna świątynia. Kim jesteś? W sercu. Po co tu jesteś? Medytacja, cisza, spokój na łonie natury. I wśród ludzi, którzy są jak ty, którzy cię rozumieją bardzo dobrze, z którymi mówisz tym samym językiem, językiem duchowym.
Więc nagle, jeśli czujesz, że powinnaś uzdrawiać, ucz się uzdrawianiu, albo już masz certyfikat, już wiesz, na czym to wszystko polega. Uzdrawiaj. Tak samo, jeśli chodzi o wszystko inne, do czego do tej pory nie miałaś, nie miałeś odwagi, żeby zacząć robić. Tak, kiedy człowiek jest wśród swoich, jest to wiele łatwiej. No bo rozumie cię twoja rodzina duchowa. A w tych rodzinach takich, jakich znamy, niby tych normalnych, tych normalnych, bywa bardzo różnie. Następna wiadomość jest, no, co to oznacza, kiedy mówimy, no niestety nie powiodło się. To był upadek, to krach, to było byle co. Jestem nieudacznikiem. Nie, no ja się nie spełniam. Popełniłam tyle błędów. Rozumiem, że te błędy to tylko możliwość, by się czegoś nauczyć. I to jest właśnie to, kochani. Te wszystkie niby błędy są po to, żeby to uczyło nas jako lekcje życiowe. Bo od karmy to już naprawdę te lekcje karmiczne, długi karmiczny, to trzeba z tym skończyć, odłączyć. I teraz, kiedy przechodzimy przez tą bramę lwa, naprawdę dużo wagi przyłóżcie do tego, żeby wreszcie przebaczyć wszystkim od serca. Żeby zakończyć z karmą, żeby być dobrymi ludźmi, żeby postępować słusznie, ale przede wszystkim, żeby kochać siebie. Człowiek, który kocha siebie, spełnia swoje przeznaczenie, spełnia swoją misję, rozumie, kim jest, rozumie, dokąd chce iść i przede wszystkim nie czuje strachu. Owszem, trochę się bać, takiej czuć niepewności, to jest, jesteśmy tylko ludźmi. Ale żeby ten strach nie zablokował nas przed spełnianiem swojej misji życiowej, przed byciem tym, kim naprawdę jesteśmy. Czy myślicie, że Pan by popełniłby błąd i stworzyłby was inny gender, czy uzdrowicielami, czy mentorami itd. itp., gdyby to nie miało sensu? Wszystko jest po coś. W tym jest większa mądrość, boska mądrość, więc co ludzie próbują mówić, robić, żeby nas zablokować, to nawet nie powinno nas interesować, tak szczerze mówiąc. Powinniśmy iść swoją drogą, drogą własnego przeznaczenia, kim naprawdę jesteśmy. Więc życie na ziemi jest pełne doświadczeń. Dusza rośnie, doświadcza też się i pamiętajcie, że w następnym życiu, kiedy wrócimy, o tak, bardzo chętnie w podskokach będziemy wracać, no już będzie inny świat, więc my jesteśmy tu faktycznie w czasach takich wyjątkowych tego przebudzenia. Ale to, czego nauczymy się w tym życiu, to, czego doświadczymy, to, kim odważymy się być, w przyszłym życiu będziemy pamiętać. Już nie będzie zaczynania od zera, że nic a nic nie wiemy i trzeba czytania robić, przeszłe życia, wędrówka duszy i co moja dusza chce, bym wiedziała i kim jestem, portret astrologiczny, numerologiczny i wszystkie inne webinaria na temat karmy i tak dalej. To przyszłe życie będzie zupełnie inaczej wyglądać. Ale teraz należy włożyć w to pracę i wysiłek, żeby być sobą, żeby się uczyć. Więc za nic na świecie nie daj się zwieść, że o, ty tego nie potrafisz. To tak własna rodzina najprędzej powie. O, ty tego nie możesz. No, ty gdzie, człowieku? Puknij się w głowę, to w życiu nie może się stać. Jeżeli czujesz, ja to nie mówię myślisz, bo w myśleniu Merkury, kiedy
wejdzie w znak lwa, w 0 stopni, też ci da początek, moc i siłę, żeby myśleć o sobie jak najlepiej. To jest lwie serce. Myśleć od serca. Działać od serca. I Wenus też tobą się zaopiekuje. Rak to miłość, uczucia, dom, rodzina, dzieci. Wszystko będzie ok, kochani. Wszystko będzie ok. Tylko myśl pozytywnie. Posłuchaj tego filmiku. Ja postaram się rzucić w rogu, żebym nie zapomniała właśnie o tej bramie lwa, bo jest ogromnie istotne. No właśnie, tam było, że oj, maybe popełniłam błąd. Tutaj regeneracja. To jest wspaniała bogini, która ofiarowuje kielich. No tak jak w tym Indiana Jones filmiku, może i ten rzucę w rogu. Ofiarowuje kielich i patrzcie, ile tutaj jest motyli, który to mówi, ok, tu jest kielich, idź i napełnij wodą wiecznego życia, czyli swoim przeznaczeniem. Co to będzie? Motyle już mówią zmiana, która, czy zmiany prowadzą do transformacji, bo tu jest właśnie śmierć i odrodzenie. To tak jakbyśmy, widzicie, przechodzili przez tą bramę lwa, zostawili za bramą, czyli tą przed tą bramą, zanim przejdziemy, to stara ja, przechodzimy przez bramę, stajemy się nowy ja. To jest to odrodzenie. Kim byliśmy do tej pory, a kim będziemy potem, zależy wyłącznie od nas. Czy będziemy bez tej ręki i uśmiechnięci, bo jesteśmy sobą i szczęśliwi, czy zablokujemy się jeszcze bardziej, widzicie, to zależy wyłącznie od nas. Ale ona już zapowiada, ta bogini, że możemy tę misję mieć podaną w tym czasie. To jest twoja misja. Nagle rozumiesz to sama w środku. Nagle i znowu zachęcam do obejrzenia tego Brama Lwa. Coś zrozumiesz. Coś, eureka. Czyli już wiem. Już wiem, już rozumiem. Faktycznie. Coś jest we mnie, że chciałam to robić. Może też być, że ktoś ci coś zaproponuje, a ty mówisz, ja? Nie. Ja się do tego nie nadaję. Tak, ja myślę, że miałam zawsze ochotę to robić, albo miałem poznać to bliżej, ale no właśnie, pokierujesz się strachem i nic nie zrobisz w tym kierunku? Czy powiesz, spróbuję, bo coś w tym jest? A więc tutaj trzeba mieć wiarę w siebie, odwagę i chęć przygody, czyli poznania czegoś nowego. I ta wielka bogini pyta, no i co? Zdecydujesz się na to wyzwanie, czy nie? Bardzo ciekawe. No i wreszcie ostatnia z jogi, moich też ulubionych wiadomości. Pokażę z bliska. Są znowu motyle, zauważcie. Tu były motyle i tu są motyle. Zapowiadają zmianę i patrzcie, coś jak nawet pełnia księżyca w wodniku, co? Jeżeli metaforycznie na to spojrzeć. Bhakti. To jest oddanie. To jest poświęcenie. A ponieważ stoi nie do góry nogami, tylko prosto, i znowu są tutaj trzy motyle, które od razu zwracają na mnie uwagę, zawsze moją uwagę, bo trzy to katalizator. Nagle coś się zmienia. Jest ta pełnia księżyca, jest ta brama lwa, jest ten czas we lwie, to wszystko, co od zera stopni się zaczyna i nagle coś się staje jasne. Nagle coś odczuwasz. Ponieważ stoi prosto, nie do góry nogami, to jest świetnie, bo mówi, że zaczęłaś iść na drodze oddania przeznaczenia misji życiowej. Coś czujesz,
że chcesz robić więcej niż tylko jeść, pić, pracować, spać, robić zakupy, pranie, sprzątanie, gotowanie. Że to jest coś większego niż twoje ciało, niż to, co posiadasz. Dom, mieszkanie, samochód, pierścionki i kolczyki. To jest coś większego niż tylko oj, tak bym chciała, chciał. To jest coś boskiego. To jest ta misja życiowa. To jest coś ponad wszystko, co ludzkie. Medytacje, joga, mantry, modlitwy do Boga, aniołów, w kogo wierzycie, także pomaganie innym i spędzanie dużo czasu na łonie natury. Spokój znowu. Spokój wewnętrzny jest wszystko. Zapewni ci zdrowie. Spokój wewnętrzny zapewni ci szczęście. Spokój wewnętrzny spowoduje, że będziesz dłużej młodsza, młodszy. Z wyglądu, z serca, zachowania. Zachowasz swoją młodość, ale także i dłuższe życie. Kiedy jest brak spokoju wewnętrznego, to skraca życie. Wywołuje zmarszczki, choroby, więc być sobą numer jeden. Mieć spokój wewnętrzny numer dwa i spędzać dużo czasu na łonie natury. Ściskać drzewa, chodzić boso po trawie, nogi w piasku, doliny, polanki, lasy, góry. I to, co czyni cię szczęśliwą, szczęśliwym. Ale otworzyć się wreszcie i zdobyć odwagę, bo tutaj w sierpniu i szczególnie w tym tygodniu i następne, w tym, o którym mówimy, i następne, właściwie aż potem do 20 sierpnia. Rzeczywiście należy się spełnić, należy wiedzieć, kim się jest. Kto jeszcze nie miał portretu, zapraszam. Co twoja dusza chce, byś wiedział, wiedziała? Z kartami obowiązkowo, jeżeli chcesz wiedzieć jak najwięcej. I w ogóle wszystkie czytania, wszystkie moje, czy webinaria, czy cokolwiek tam jest, żeby ci przybliżyć, jeżeli masz wątpliwości, bo jeżeli wiesz, kim jesteś, a do tej pory tylko się bałaś, czy obawiałeś powiedzieć, wyjawić, no to trzeba wreszcie to zrobić i sprawa zakończona. I być może wtedy wziąć kursy, webinaria na temat tego, co okej, teraz już jestem odważna być uzdrowicielem. Teraz jestem odważna powiedzieć, że mam ten dar, ale potrzebuję nauczyć się więcej. Bo wiecie, sam dar jest dobrze, ale trzeba znać reguły, bo w nowej energii są już inne reguły niż tylko oj, to będę robić. Bo oj, to będę robić, można bardziej komuś zaszkodzić niż pomóc. I dlatego się uczymy na ten temat, bo nieraz zadajecie takie pytania. Kochani, cudowny tydzień. Dużo boskiej energii, która aż będzie nas wewnątrz uderzać. Duchowo będziemy odczuwać. Nasze serce będzie odczuwać, że czas przestać się bać, czas przestać posługiwać się strachem, bo to trzeci wymiar, bardzo niska częstotliwość, niska wibracja. Zostawiamy to z tyłu i przechodzimy przez bramę lwa. Jesteśmy jak lew odważni, jesteśmy jak lew, kierujemy się głosem serca. Idziemy w stronę naszego powołania duchowego. Bo ciało, wierzcie mi, żeby nie wiem kto był jaki bogaty, piękny, mądry, trzeba za sobą będzie zostawić w pewnym momencie. I odejść jako dusza. Więc czas pomyśleć o tym, kim naprawdę jesteśmy w duszy. Życzę cudownego tygodnia, sukcesu, buziaczki i pa, pa.